Ja konsekwentnie chciałbym poruszać zagadnienia związane z Ewangelią Mateusza. Sam ją odkrywam, także dzięki Wam, że Wam mogę kazania mówić, a więc chwała Bogu. I dzisiaj kolejny fragment Ewangelii Mateusza będziemy czytać. 6 rozdział od wiersza 19 do wiersza 23. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, a złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, a złodzieje nie mogą się włamać ani ukraść. Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Światłem ciała jest oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie pełne światła. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie pogrążone w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka będzie ciemność.